Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam na weekendowy przegląd tygodnia. Zygmunt Nowaczyk, zastępcą prezydenta, zlikwidowana kancelaria prezydenta i nowy skarbnik, czyli nowy porządek w Wałbrzyskim Urzędzie Miasta. Roman Szełonaj chce, by wałbrzyski ratusz był tańszy, a przede wszystkim bardziej przyjazny mieszkańcom. Jeszcze przed wyborami Roman Szełonaj zapowiadał, że chce, by wałbrzyski ratusz funkcjonował sprawniej i taniej. Gmina, czego nie ukrywa prezydent, jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej i trzeba szukać oszczędności. Czasy przed nami są trudne. Finanse gminy są w nie najlepszym stanie, mówiąc bardzo oględnie. Dotyczy to wielu miast w Polsce. Te ograniczenia dotyczące polityki fiskalnej, czy w ogóle finansów publicznych, które Ministerstwo Finansów na nas narzuca, są bardzo restrykcyjne. Już jako pełniący funkcję prezydenta Roman Szełomej zlikwidował kancelarię prezydenta. Teraz zrezygnował z rzecznika prasowego, którego obowiązki przejął Wojciech Karczewski z Biura Promocji Miasta. Zamiast trzech Szełomej ma tylko jednego zastępcę, Zygmunta Nowaczyka, który zajmie się sprawami kultury, oświaty i sportu. Moja dotychczasowa współpraca przez 2 miesiące z panem Zygmuntem Nowaczykiem pozwoliła mi nabrać przekonania, że jest bardzo rzetelnym, profesjonalnie przygotowanym do pracy na tym stanowisku urzędnikiem. Jest osobą bardzo wyważoną, odpowiedzialną, ma dużą wiedzę, szczególnie ze sfery edukacji, wychowania. Bardzo szczegółowo nie określiliśmy tego, niemniej jednak ten podział z grubsza właśnie taki jest. Między innymi ta cała sfera społeczna, sfera oświatowa, kultura, sport pozostawałaby w dalszym ciągu w mojej kompetencji. Przed wiceprezydentem jest wiele spraw, które wymagają realizacji lub kontynuacji. Jeśli chodzi akurat o sprawy oświatowe, to rozpoczynamy w najbliższym czasie nowy rok szkolny i w tych zadaniach wchodzi dość dużo ciekawych, nowych zadań oświatowych, między innymi także i realizacja pewnych spraw związanych z środkami unijnymi, na przykład indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3. Jest to olbrzymi, duży program wspierający zadania dzieci, młodzieży w klasach 1-3. Są także sprawy związane z realizacją budowy żłobków, więc podjęliśmy ten trud i myślę, że w 2012 roku, pod koniec 2012 roku będziemy mogli z całą odpowiedzialnością oddać te żłobki, które planujemy do realizacji. Jeżeli chodzi o sferę kultury i sportu, to jak przypomina Nowaczyk, podjęto działania, które mają wesprzeć te środowiska w ramach Rady Kultury i Sportu. Teraz, zdaniem wiceprezydenta, decyzję trzeba przełożyć na konkretne działania. Zmiany dotyczą też dwóch dotychczasowych wiceprezydentów, czyli Marka Małeckiego i Dariusza Lendy. Pan Marek Małecki wkrótce obejmie nowe stanowisko, o którym Państwa sam poinformuję. Natomiast jeśli chodzi o pana Dariusza Lendę, będzie zajmował się całą sferą mieszkaniową, będzie koordynował pracę wspólnot mieszkaniowych, to bardzo mieszkaniowych, ale również obrotu lokalami, sprzedaży nieruchomości. Będzie koordynatorem do spraw polityki mieszkaniowej. Zmienił się także skarbnik wałbrzyskiego magistratu. Miejsce Katarzyny Jarockiej zajmie Robert Hadaś. Zaproponowałem to stanowisko panu Robertowi Hadasiowi, dlatego że bardzo cenię jego umiejętności kreowania pewnej polityki finansowej w obrębie gminy. Ma on w tym zakresie duże doświadczenie. To jest nowy element pewnej makrofinansowego spojrzenia na sprawy finansów gminy. Bardzo liczę na jego pomoc. Zakwas-Zdrój będzie normalnie funkcjonować. Wkrótce obejmie to stanowisko dotychczas zajmowane przez pana Roberta Hadasia nowy prezes, Rada Nadzorcza wybierze nowego prezesa. Prezydent chce nie tylko, by ratusz funkcjonował sprawniej i taniej, ale był też bardziej przyjazny dla Wałbrzyszan. Chciałbym, żeby urząd przede wszystkim pracował życzliwiej dla mieszkańca Wałbrzycha. Ja podkreślam jeszcze raz, że oceniam pracę urzędników w Wałbrzychu naprawdę wysoko. Tego, czego mi trochę brakuje, to jest większej otwartości dla indywidualnego petenta, dla mieszkańca, który przychodzi do urzędu. Prezydent zapowiada, że to nie koniec zmian w wałbrzyskim magistracie i jednocześnie podkreśla, że usprawnienie funkcjonowania urzędu nie będzie wiązało się z masowymi zwolnieniami. Zapadł się grunt na ulicy Zajączka.
Anna Porada z Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta nie wie jeszcze, co to jest, ale jak twierdzi, zapadlisko ma 2 metry głębokości. Nowy problem to być może kolejna zmiana terminu zakończenia remontu, który, tak jak zapowiadała Porada, nie zakończy się planowo, czyli 15 października, co może być wynikiem, jak twierdzi Porada, braku szczęścia. Zapadnięty grunt to kolejny problem związany z remontem ulicy Zajączka. Prace miały zakończyć się 15 października, ale tak się nie stanie. Wcześniej, jak informowała Anna Porada z Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, wystąpiła kolizja z kanalizacją teletechniczną. Później okazało się, że za wysoko umieszczona była rura gazowa. Teraz pojawiło się dziwne zapadlisko. Wczoraj zaszła jeszcze jedna rzecz, a mianowicie zapadł się grunt. Też w dolnej części, z tym, że za tą rurą gazową, która już została obniżona. Nie wiemy jeszcze, co to jest. To zapadlisko jest na ponad 2 metry głębokie. Dobrze, że to się stało teraz, a nie po wykonanej nawierzchni, o której nie wiedzieliśmy, że tutaj takie tąpnięcie jest. Przyczynę tego na pewno znajdziemy, bo to sądzę, że do poniedziałku będzie wykonane. Wszystkie komplikacje prawdopodobnie opóźnią jeszcze bardziej termin zakończenia prac remontowych. Już wiemy, że z powodu i tego gazociągu, który będzie musiał być poprawiony na tyle, żeby roboty drogowe były możliwe, i z powodu tego zapadliska, które może się da załatwić łatwo, czyli czymś tę dziurę zapchać lub może odtwarzać jakiś kanał, nie wiem, to termin 15 jest mało realny. Porada w dalszym ciągu nie wie też, kiedy prace na ulicy Zajączka zostaną zakończone. Nikt w tym momencie, przed rozwiązaniem problemów technicznych, nie powie, jaki jest. Wszyscy się będą śpieszyć, żeby zrobić jak najszybciej, bo idzie jesień i przynajmniej z nawierzchnią chcielibyśmy, bo ona będzie bitumiczna, zdążyć jak najszybciej. Bardziej optymistycznie do całej sprawy podchodzi kierownik budowy. Z Lewartowskiego nie było żadnych kłopotów. Zajączka, no tak jak widać, stara ulica, stary Wałżyk. Ale mam nadzieję, że sobie też poradzimy i ten termin, który jest do końca października, to powinniśmy również skończyć. Problemy, jakie pojawiły się na ulicy Zajączka i przesunięty termin zakończenia prac denerwują przede wszystkim przedsiębiorców, którzy narzekają w tym rejonie na brak klientów. Nasza firma generalnie funkcjonuje w terenie, niemniej utrudnia to na pewno dotarcie klientom, bo jest bardzo ciężko dojechać. No utrudnia nam to niestety troszeczkę sprawę naszych klientów, dotarcia do nas, zatrzymania się, bo nie ma w tej chwili parkingu. Jednak denerwować się nie należy, bo wszystkie komplikacje, zdaniem dyrektor Porady, wynikają po prostu z braku szczęścia. No, tutaj się dzieją takie rzeczy nieprzewidziane. Powiem tak, wszystkie miasta, które remontują swoje starówki, takie niespodzianki mają. One są, powiedziałam, mniejsze lub większe. Jak ktoś ma szczęście, to ma mniejsze. Być może dyrektor Porada nie wie, kiedy zakończą się prace na Zajączka, ale o szczęściu wie dużo. Około 250 zł zapłacą za powrót do szkoły uczniowie podstawówek, około 400 zł uczniowie gimnazjów. Za niecałe 2 tygodnie rozpocznie się kolejny rok szkolny, ale już teraz w księgarniach stoją kolejki za podręcznikami. Wszystko co dobre szybko się kończy, zwłaszcza wakacje, a wraz z nimi czas błogiego leniuchowania. Za niecałe 2 tygodnie uczniowie wrócą do szkół. Wcześniej jednak trzeba kupić książki, zeszyty, piórniki, tornistry i wiele innych szkolnych przedmiotów. W księgarniach już zaczyna robić się tłoczno. Powrót do szkoły to dla uczniów szkolne stresy, a dla rodziców szczuplejszy portfel. Około 250 zł zapłacą rodzice za wyprawkę swojej pociechy do podstawówki, a około 400 zł do gimnazjum. Jedna książka to około 30 zł. Do tego dochodzą ćwiczenia, które kosztują około 15 zł. To cena ponad 170 zł za książki używane. No plus to, co kupimy w księgarni. Zakup podręczników ma się w kwocie około 800 zł do szkoły podstawowej na 2 dzieci. Często rodzice kupują podręczniki używane, ale czasem trzeba kupić nowe książki. Tak, kupują klienci używane. Książki przychodzą bardzo często tylko i wyłącznie po ćwiczenia, które trzeba wypełnić. Nie można kupić używanych ani
z zeszłego roku. No niestety nie pozwolimy sobie na zakup nowych podręczników, tylko te, które nie dostaniemy na rynku wtórnym, że tak powiem. Jesteśmy po zakupach na kiermaszach książek, kupiłyśmy praktycznie wszystko oprócz książek językowych i ćwiczeń, które oczywiście muszą być nowe. Przychodzą po nowe do klasy trzeciej gimnazjum, bo ta klasa ma nową podstawę programową i tutaj obowiązkiem jest kupić nowe podręczniki. Niektórzy jednak kupują tylko nowe podręczniki. Zawsze kupuję nowe podręczniki, bo chcę, żeby miały wygląd, bo niektóre niestety są bardzo zniszczone i nie korzystam z kiermaszy. Oprócz książek i ćwiczeń trzeba jeszcze kupić inne przedmioty, takie jak zeszyty czy tornister. Ja myślę, że około 100 zł na pewno minimum bez plecaka, prawda? Do tego dochodzi WF, czyli strój do WF-u, buty, czyli kolejne 100 zł, tak minimum, więc taka wyprawka. Gdzieś koło 500-600 zł. Powrót do szkoły to nie tylko myśl o zakupie książek. Niektórzy, jak twierdzą pracownicy biblioteki, już teraz wypożyczają i czytają lektury, choć do końca wakacji prawie jeszcze 2 tygodnie. Nie tylko uczniowie podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych myślą o powrocie do szkół. O swoich najmłodszych pociechach myślą też rodzice, których dzieci pójdą do przedszkoli. Czy są jeszcze miejsca w wałbrzyskich przedszkolach, sprawdzała Agnieszka Nowak. Dyrektor niepublicznego przedszkola Jedyneczka w Wałbrzychu Katarzyna Tomańska twierdzi, że lista przyjęć dzieci do placówki została zamknięta już w maju. Teraz przyjmowane są zgłoszenia tylko na listę rezerwową, która, jak podkreśla Tomańska, jest już bardzo długa. Do przedszkola Jedyneczka przyjęliśmy około 200 dzieci, do przedszkola Bajka również około 200 dzieci i niestety pozostała część osób, około 60 na listach rezerwowych. W obydwu placówkach po 60 dzieci oczekuje na miejsce w przedszkolu. W Wałbrzychu jest 19 przedszkoli niepublicznych, w których jest 2337 miejsc i 5 samorządowych na 320 miejsc. Trzeba też zaznaczyć, że mamy dzieci, które uczęszczają do zerówki przy szkołach publicznych. I my aż w 9 szkołach publicznych mamy oddziały zerowe i tam rodzice też posyłają na przykład dzieci tylko 6-letnie. Dzieci w wieku przedszkolnym w Wałbrzychu jest 3774. Dlatego zdaniem Aleksandry Mętek miejsc w przedszkolach jest dużo. Bo nie każdy rodzic daje dziecko do przedszkola, niektórzy oddadzą pociechy do zerówek, które istnieją przy szkołach. W tym roku tak się stało, że najwięcej dzieci 3-letnich zabiega o miejsce w przedszkolu. Gmina musi dopłacać do przedszkoli niepublicznych, co wynika z ustawy o systemie oświaty. Dotacja na każde dziecko to około 400 zł miesięcznie. Jednak jak twierdzi Mętek, dotacje na przedszkola niepubliczne to 75% tego, co jest przekazywane na przedszkola samorządowe. To z kolei oznacza, że gmina oszczędza 25% na tym, że w Wałbrzychu funkcjonuje tak duża liczba przedszkoli niepublicznych. Gdyby to były przedszkola samorządowe, gmina musiałaby te 25% dołożyć. Prezydent Roman Szełemej sytuację w wałbrzyskich przedszkolach ocenia jako dobrą na tle innych miast. Jak podliczyliśmy ostatnio, liczba dzieci w wieku przedszkolnym kształtuje się w Wałbrzychu na poziomie około 3600-3700 dzieci. Nie wszystkie dzieci mają być, czy chcą być przez rodziców kierowane do przedszkola. Miejsc w przedszkolach mamy ponad 3200. Jeśli brakuje gdziekolwiek miejsc, bo wiem, że są też takie sygnały, to może się to zdarzyć w takich dzielnicach jak Podzamcze, Piaskowa Góra, gdzie na przykład te przedszkola są bardzo oblegane, no z racji choćby tego, że najwięcej Wałbrzyszan tam mieszka. Ale w globalnej takiej ocenie to my mamy miejsca dla wszystkich dzieci w przedszkolu. Jeszcze w tym roku to rodzic będzie decydował o tym, czy swoje 6-letnie dziecko posłać do pierwszej klasy, czy do zerówki. 139 osób już zadeklarowało, że swoje 6-letnie dziecko da do pierwszej klasy, a to, jak twierdzi Mętek, zmniejszy ilość dzieci w przedszkolach i zwolni miejsca w placówkach. Będą kolejne podwyżki, tym razem węgla. Już teraz za tonę węgla trzeba zapłacić około 700 zł. Do końca roku będzie jeszcze drożej. Kupujemy na raty, bo to się nie da tak jednorazowo. To by mi wypłaty brakło, jak ja potrzebuję 3 tony na zimę. 1600 zł dać za 2 tony węgla. To jest kolosalne, to trzeba by pożyczki brać. A w końcu też później z czego spłacać te pożyczki. Tak reagują mieszkańcy na słowo podwyżka. Już teraz za tonę wysokokalorycznego węgla płacimy około 700 zł. W porównaniu do ubiegłego roku ceny węgla wzrosły około 50-60 zł. A jak zapowiada Andrzej Łabus z wałbrzyskich składów opału, do końca roku będzie jeszcze drożej o 20-30 zł. Mieszkańcy, choć narzekają, to palić muszą i wbrew pozorom przy zakupie wybierają lepszy gatunek węgla. Można powiedzieć, że biorą lepsze jednak.
bo to tam jest różnica z 30-40 zł na tonie, ale w paleniu to wiadomo, te niskokaloryczne węgle, no to trzeba 1/3 więcej spalić takiego węgla. Są także osoby, których nie stać, by za tonę węgla zapłacić 700 zł i wybierają tańsze rozwiązanie, czyli węgiel z Biedaszybów. Jednak pracownicy składów opału stanowczo go odradzają. To w ogóle nie ma porównania, bo z Biedaszybów to jest węgiel, który to jest koksowniczy węgiel. On się w piecach pali i nie pali. No. Przy dobrym cugu się pali, ale jest zanieczyszczony. Początek 2012 roku nie przyniesie większych zmian, bo wzrośnie akcyza i jak twierdzą pracownicy składów opału, tona węgla może kosztować nawet 800 zł. Wcześniej ZDIK, teraz ZDK i UM. Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta powstał przede wszystkim po to, by w jednym miejscu były podejmowane decyzje związane z utrzymaniem miasta, czyli gospodarką komunalną. Do tej pory za utrzymanie czystości w mieście i jego funkcjonowanie odpowiedzialny był m.in. Zarząd Dróg i Komunikacji oraz Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego. Teraz zadania tych podmiotów przejął Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta. Ideą powstania takiego nowego tworu, czy też rozszerzenia zadań Zarządu Dróg i Komunikacji było to, żeby w jednym miejscu była sprawa decyzyjności, realizacji, nadzoru, rozliczania wszelkiego rodzaju spraw, tematów, zadań związanych z tak zwanym utrzymaniem miasta, czyli szeroko pojętej gospodarki komunalnej. Utrzymania czystości, oświetlenia, dróg, komunikacji miejskiej, również takich prostych, aczkolwiek bardzo ważnych spraw jak utrzymanie na przykład piaskownic, placów zabaw, utrzymanie wszelkiego rodzaju spraw związanych z gospodarką komunalną, czyli obiektów gminnych, które potrzebujemy dozorować, nadzorować, bądź też obiektów gminnych, które należy rozbierać. Dotyczy to także gospodarki odpadami, która została przejęta częściowo z Centrum Zatrudnienia Socjalnego, jak również zadań, którymi zajmował się były Wydział Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim. Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta przejmuje zadania i finanse z dotychczasowych dwóch komórek, czyli Urzędu Miasta i Centrum Zatrudnienia Socjalnego, jak również pracowników tych instytucji. Finanse publiczne jasno mówią, przynajmniej od tego roku na pewno, że wydatki w zakresie bieżącego utrzymania, funkcjonowania miasta nie mogą być większe niż dochody. I tutaj niestety ta sprawa także dotknęła Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta. Musimy być tańsi. Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta odpowiedzialny będzie za utrzymanie dróg gminnych, od października również dróg wojewódzkich, komunikację miejską, nadzorowanie i rozliczanie wszystkich przewoźników na terenie Wałbrzycha, oświetlenie w mieście, utrzymanie czystości, kanalizacji deszczowej, terenów zielonych, które są w pobliżu pasa drogowego, placów zabaw, cieków i krat. Andrzej Piękny obawia się jednak, że niedługo może pojawić się pewien problem. Z uwagi na to, że weszła już w życie, została podpisana przez prezydenta ustawa o gospodarce odpadami szeroko pojętymi na terenie miasta, także będzie tutaj gmina właścicielem wszystkich odpadów komunalnych i będzie musiała zorganizować oczywiście odbiór, transport i cały element segregacji, utylizacji odpadów. Więc to jest bardzo szerokie spektrum, które będziemy także rozpoczynać się, przygotować do tej realizacji tejże ustawy. Andrzej Piękny nie wyklucza też, że nowa jednostka być może niedługo przejmie też niektóre zadania realizowane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych. Miesiąc przed oficjalną premierą w Polsce wałbrzyska fabryka Toyoty zaprezentowała nowy model Toyoty Yaris. Nowy samochód jest bardziej przestrzenny, zwinny, zwrotny i bardziej multimedialny od swoich poprzedników. Pierwsza Toyota Yaris została wyprodukowana w 1999 roku. W 2005 roku, kiedy kończyła się produkcja pierwszego modelu, znalazł się on na pierwszym miejscu najlepszych i najczęściej kupowanych samochodów miejskich. Lata 2006, 2007 i 2010 to kolejne pierwsze miejsca. W Polsce sprzedano około 115 tysięcy samochodów Toyoty Yaris, a w Europie ponad 2,5 miliona. Miesiąc przed oficjalną premierą w Polsce wałbrzyska fabryka zaprezentowała najnowszy model Toyoty Yaris. Samochód ten będzie podobny, jeśli chodzi o stylistykę, do swoich poprzedników, ale zupełnie nowy technologicznie. Jest to zupełnie nowa konstrukcja, która powstała wspólnie w Japonii i we Francji dzięki wysiłkowi inżynierów europejskich i japońskich i cechuje się zupełnie nowym podejściem do konstruowania samochodów. W porównaniu do drugiej generacji samochodów jest on 10 cm dłuższy. Ma o 5 cm dłuższy rozstaw osi, dzięki czemu stabilniej się go prowadzi. Mimo tych zmian i nowego wyposażenia jest samochodem lżejszym, równie zwrotnym, bardzo zwinnym w mieście. Bez problemu znajdziemy nim miejsce na zatłoczonym parkingu miejskim czy w zatłoczonym mieście.
Ten samochód jest także zupełnie w nowy sposób wyposażony. Ma bardzo nowoczesny, inteligentny, multimedialny system Toyota Touch, który na dużym 6-calowym ekranie wbudowanym w deskę rozdzielczą obsługuje wiele dodatkowych systemów w samochodzie. Nowy model Yarisa ma też kamerę cofania, która po wrzuceniu biegu wstecznego pokazuje, co się dzieje za samochodem. To jest zdaniem Macieja Gorzelaka ewenement tego modelu. Z kolei system Toyota Touch & Go będzie miał też nawigację i połączenie z internetem. Spalanie będzie podobnie jak w przypadku poprzedników rekordowo niskie. Produkowany w fabryce Toyota Motor Manufacturing Poland silnik 1.0 cechuje się jednym z najniższych parametrów spalania w tego typu samochodach, ale również silnik diesla czy silnik 1.33 stukonny ma rekordowe wyniki. Z tego co mogę w tej chwili ujawnić, to spalanie silnika diesla będzie wynosiło poniżej 4 litrów w cyklu mieszanym. Trzeba przyznać, że nasze produkty to nie są duże produkty, to są małe silniki, skrzynie biegów. To pozwala nam na to, że możliwości produkcyjne w tej fabryce to ponad 1 000 000 komponentów rocznie, a to stawia nas pod względem ilości produkowanych komponentów na pierwszym miejscu jako baza produkcyjna Toyoty poza Japonią. Wałbrzyska Toyota wyprodukowała ponad 1 950 000 silników zarówno do fabryki w Czechach, jak i do Francji. Właśnie od tego 2005 roku produkujemy nieustannie te silniki jednolitrowe. Nowy model tego silnika do obecnego Yarisa zjechał z linii montażowych wałbrzyskiej fabryki 12 lipca. Więc od 12 lipca produkujemy już te nowe silniki umieszczone w tym modelu. No i teraz ten silnik do nas w tym Yarisie dzisiaj wrócił. Silną stroną Yarisa zawsze była ekologia. Niskie spalanie to również niska emisja dwutlenku węgla. Za kilka miesięcy zadebiutuje wersja hybrydowa nowej Toyoty Yaris, co będzie światowym debiutem tego typu technologii w tym segmencie samochodów i będzie miała rekordowo niskie parametry ekologiczne. Yaris to najważniejszy model Toyoty w Polsce i w Europie. Szybka informacja, kopalnia wiedzy, a także sposób na wypełnienie wolnego czasu. Internet, 20 lat temu science fiction, dziś nieodłączny element naszego życia. Kiedyś pisano listy, dzisiaj piszemy maile i SMS-y. Kiedyś spotykano się po latach przy kawie i ciastku. Dzisiaj spotykamy się na naszej klasie lub Facebooku. Uczniowie i studenci zamiast wertować setki stron w książkach, by przygotować się do lekcji i zajęć lub odrobić zadanie domowe, wpisują poszczególne hasła w Google. Zadania domowe zrobię w internecie najczęściej. A jak zrobię zadanie domowe, to sobie gram. Dobra jest rzecz internet, bo zawsze można się dużo nauczyć w internecie. Wszystko dzięki internetowi, który w Polsce istnieje już od 20 lat. Jest to najszybsze źródło informacji i oszczędność czasu. W Wałbrzyskiej Bibliotece pod Atlantami już blisko rok funkcjonuje Akademia Młodych, gdzie przede wszystkim młodzi ludzie mogą korzystać z internetu. W sierpniu mamy na przykład około 50 osób indywidualnych dziennie, plus do tego jeszcze grupy zajęciowe. Średnio to są 3 grupy dziennie, także proszę sobie wyobrazić, jest to bardzo, bardzo duży tutaj, bardzo duże zainteresowanie. Prowadzone są tutaj warsztaty multimedialne, na przykład wirtualna podróż po Wałbrzychu, wirtualna podróż po Paryżu, a także interaktywne kolorowanki. W Akademii Młodych każdy dzień jest inny. Na przykład piątek to dzień młodego skryby, podczas którego najpierw się uczymy, potem możemy skorzystać z internetu. Jeżeli młodzież chce skorzystać z internetu, to staramy się to w jakiś sposób ograniczyć, bo jest to w ten sposób, że oni by tutaj mogli być cały dzień. Stanowisko komputerowe w oddziale dziecięco-młodzieżowym jest tylko jedno, ale jest bardzo oblegane. Dzieci wiedzą, że tylko godzina czasu można spędzić przy komputerze, więc zapisują się nawet. Podejrzewam, że to jest spowodowane tym, że dzieci jednak nie mają komputera w domu. U nas ten internet jest również im potrzebny do odrabiania lekcji, do skorzystania nawet, sprawdzenia nawet naszej klasy czy Facebooka, bo wiem, że dzieci mają również te konta założone na tych portalach. Czy oczywiście mamy wgląd na tego wszystkiego, to nie jest tak, że przychodzi sobie dziecko, a sobie korzysta z czego chce. Nie, dyskretnie, ale jednak kontrolujemy to wszystko. Jak jest rok szkolny, to do nauki, a jak są wakacje, to tak dla siebie, żeby pograć w jakieś gry na przykład. W bibliotece z internetu korzystają nie tylko czytelnicy, ale też bibliotekarze. Bardzo tutaj jest pomocny, jeżeli chodzi o poszukiwanie nowych książek dla dzieci i młodzieży. Również pomoce biblioteczne, które oczywiście do zajęć przygotowujemy, korzystamy z internetu w tym momencie. Wojciech Karczewski z Biura Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w ogóle nie wyobraża sobie pracy i urzędu bez internetu. Niby internet nie jest rzeczą, która funkcjonuje przez długi okres czasu. Niemniej wyobrażenie sobie tego, jak mogłoby być, gdyby go nie było, jest coraz bardziej trudne, dlatego że ja na przykład nie widzę możliwości
dobrego funkcjonowania urzędów. W ogóle nie widzę możliwości funkcjonowania czegokolwiek. W Urzędzie Miejskim internet według Karczewskiego spełnia dwie podstawowe funkcje. Jeden zakres to jest taki z komunikacją zewnętrzną, czyli komunikujemy światu o tym, co się dzieje w urzędzie, co się dzieje w mieście. Mamy swój profil na Facebooku, mamy profil na naszej klasie, więc jest to takie stricte komunikacyjne, ale też jest taki walor użytkowy, czyli funkcjonowanie urzędu, wewnętrzny obieg dokumentów, to jest cała kwestia związana z e-urzędem, to są kwestie związane z zamówieniami publicznymi. Internet, jak zresztą wszystko, ma swoje plusy i minusy. Użyteczność, informacja, różne kwestie narzędziowe, kwestie społeczne. No natomiast minusy to są właśnie też kwestie związane zazwyczaj z tą sferą społeczną, czyli jakieś zagrożenia, czyli jakieś patologie obecne w internecie, czyli te wszystkie rzeczy związane z hakerstwem, z phishingiem, czyli z okradaniem kont internetowych. Oczywiście internet nie zastąpi książki, ale jest pomocny. W książkach oczywiście znajdziemy wszystko, ale internet to jest skarbnica wiedzy szybkiej przede wszystkim, a teraz młodzież niestety chce informację otrzymać szybką, krótką, a wiemy, w internecie wszystko znajdziemy. Internet istnieje w Polsce 20 lat i jak widać korzystają z niego praktycznie wszyscy i wszędzie. Połowa kobiet, połowa mężczyzn. Tak wygląda lista wyborcza ruchu Palikota. Równouprawnienie na liście i niespodzianka pod postacią kandydującej teściowej lidera Janusza Palikota. Program został przedstawiony w trzech najważniejszych punktach i może wywołać kontrowersje. 920 osób na listach wyborczych i aż 9 kobiet na jedynce. Tak prezentuje się ogólnopolska lista ruchu. Za swoją główną zaletę uważają kandydatów, którzy nie zajmowali się wcześniej polityką i są niezależni finansowo. Program wyborczy opiera się na trzech filarach i w założeniu ma ułatwić ludziom życie. Państwo świeckie, stop finansowaniu Kościoła, stop finansowaniu Afganistanu, liberalizacja prawa podatkowego. Wśród kandydatów są między innymi przedsiębiorcy, prawnicy, nauczyciele i lekarze. Na listach wyborczych możemy znaleźć przedstawicieli Racji Polskiej Lewicy, Stowarzyszenia Wolnych Konopi oraz Kampanii Przeciw Homofobii. Kontrowersje na liście mogą budzić członkowie Marszu Wolnych Konopi. Temat legalizacji jest obecnie gorący i często rodzi spory. Naszym celem jest zwiększenie przede wszystkim świadomości ludzi na temat marihuany. No i oczywiście legalizacja w jak największym stopniu. Ponieważ no niestety dużo z nas jest zatrzymywanych za posiadanie niewielkich ilości, zresztą nie tylko nas, bo potrafią być zamykane osoby, że się tak wyrażę, dorosłe, czyli menadżerowie bardzo często z jakichś firm, fabryk i tak dalej. Miłośnicy trawki nie tylko chcą legalizacji dla własnej przyjemności, ale i w celach medycznych. Swoich zwolenników widzą w ludziach młodych, ale nie ukrywają, że chcieliby również dotrzeć do ludzi starszych. No wiadomo, że przede wszystkim poparcie będziemy mieli wśród młodzieży, czyli ludzi w wieku 18-30 lat. Czyli w sumie większość osób, które nie chodzi na zazwyczaj na wybory. Ale chcemy również dotrzeć do osób starszych, żeby im uświadomić, że to nie jest nic złego, że robią dokładnie to samo, tylko że czymś innym. Byłyby kontrolowane hodowle, czyli może jedna z możliwości działalności gospodarczej byłaby to wtedy, która byłaby oczywiście badana i tak dalej, i lekarze mogliby przypisywać na przykład niekiedy na bóle, gdyby jakaś osoba była... miała alergię na jakieś środki przeciwbólowe. Halina Szymiec-Raczyńska, numer 1 na liście wyborczej drugiego okręgu obejmującego powiat wałbrzyski, Dzierżoniowski, Kłodzki, Świdnicki i Ząbkowicki, chciałaby polepszyć kondycję polskiej rodziny oraz rozwinąć edukację seksualną wśród młodzieży. Żeby była edukacja seksualna w szkołach prowadzona przez ludzi profesjonalnie przygotowanych do tego, co robią. Nie przez panią katechetkę, nie przez panią od biologii czy śpiewu, tylko osobę, która rzeczywiście wie, o czym mówi, ma wysoką kulturę osobistą, w sposób przystępny, mądry, przekaże całą wiedzę na temat seksuologii człowieka, młodzieży. Ruch określa siebie jako otwartą koalicję i partię polityczną nowoczesnej Polski. Pytanie tylko, czy Polska przygotowana jest na tak odważne założenia programowe. Produkty pszczele od wieków wykorzystywane są w leczeniu chorób. Najbardziej popularnym jest oczywiście miód. Ten dostępny jest praktycznie w każdym sklepie w wielu gatunkach. Szczególnie latem mamy duży wybór. Z naszą kamerą odwiedziliśmy dziś sklep Regionalnego Związku Pszczelarzy.
Miody, mimo że posiadają wiele cech wspólnych, różnią się między sobą właściwościami oraz zakresem działania i zastosowania profilaktycznego i leczniczego. Na tej podstawie istnieje możliwość doboru odpowiedniego miodu do profilaktyki i leczenia wspomagającego podstawową terapię leczniczą określonych schorzeń. Warto o tym wiedzieć, bo miód miodowi nierówny. Wpływa dodatnio na całość organizmu. Działa nie tylko leczniczo, ale również oczyszczająco, wspomagająco i uzupełnia niedobór wszelkich rodzajów witamin. Jeśli ktoś jednak nie chce miodu jeść, może wypróbować działanie innych produktów powstałych na jego bazie. Tabletek w postaci mikstur gotowych do spożycia, jak również witamin, pastylki do ssania, lizaki i guma do żucia. Miód ma walory odżywcze i lecznicze, jest łatwo przyswajalny przez organizm. Enzymy nadają temu produktowi cechy leku, aktywują reakcje biochemiczne w organizmie, wiążą toksyny. Żelazo zawarte w miodzie jest prawie całkowicie przyswajalne przez organizm człowieka. Warto pamiętać, że stałe spożywanie miodu przez dzieci przyczynia się do szybkiego przyrostu ciała, wzmożonego rozwoju umysłowego i zwiększonej odporności na choroby. Gryczany miód, jeżeli można to podzielić na jakieś podziały, wspomaga układ krążenia, serduszko, szczególnie po jakichś wysiłkach fizycznych. Miód akacjowy jest bardzo korzystny dla osób, które cierpią na przykład na choroby cukrzycowe. Miód nabłociowy jest na tyle delikatny, że stosowany jest nawet w biegunkach niemowlęcych. Inne miody mają ogólnie też podobne działanie, tylko później już w zależności od tego, czy spożywa się je codziennie, czy tylko rano, wieczorem jako produkt leczniczy typowo dla organizmu. Trzeba jednak pamiętać, że w sklepach dostępny jest też miód sztuczny. Ten jednak nie ma żadnych właściwości leczniczych i choć kusi wyglądem, nie potrafi również naśladować aromatu i smaku miodu naturalnego. Do jego produkcji wykorzystuje się czasem pszczoły, podsuwając im do przerobienia gotowy syrop. Taki miód najłatwiej pomylić z naturalnym. Teraz posłuchajmy opinii dziennikarzy z wałbrzyskich redakcji na temat wydarzeń mijającego tygodnia. Nowy prezydent i nowe porządki. Roman Szyłomej z dużym impetem rozpoczął takie naprawdę prawdziwe rządzenie w Wałbrzychu. Zaczął od tego, że ograniczył liczbę zastępców prezydenta z 3 do 1. Wymierne oszczędności, ależ oczywiście on sam mówi od 3 do 4 milionów złotych rocznie. To dużo, nawet bardzo dużo, a pan Szełemej ma już pomysł na to, jak zagospodarować te pieniądze. Pójdą na oświatę i wychowanie, mówi. To jednak nie koniec porządków. On sam zapowiada, że po tym, jak zlecił audyty w miejskich spółkach, po ich zakończeniu nie zawaha się, jeżeli będzie trzeba wymienić ani rad nadzorczych, ani szefów spółek. Zobaczymy, co przyniosą następne dni. Na pewno będzie ciekawie. Historia 7-letniego Kubusia Winiarskiego przyprawia o dreszcze. Młody mieszkaniec Piaskowej Góry walczy o życie. Jest to walka codzienna. Chłopiec ma zdiagnozowanego raka mózgu. Od stycznia praktycznie przebywa cały czas w klinice w Katowicach. Jest dla niego szansa. Chłopiec może być leczony w Chinach, w klinice, która specjalizuje się w leczeniu najcięższych przypadków nowotworów, ale potrzebne są ogromne pieniądze. Miesiąc kuracji w chińskiej klinice kosztuje około 300 tysięcy złotych. Zdesperowana matka, przyjaciele, rodzina proszą o wpłacanie pieniędzy na konto Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka z dopiskiem dla Kuby Winiarskiego. Miejmy nadzieję, że Kuba wróci do szkoły, że będzie zdrowy. Wszyscy mu tego życzymy. Kończą się wakacje, ale za to zaczyna się sezon muzyczny. Myślę, że melomani będą usatysfakcjonowani propozycjami Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. Ten ich sezon zaczyna się 9 września mocnym uderzeniem, bo będzie to 5. symfonia Beethovena, ale zanim pracę rozpoczną filharmonicy, to od soboty melomani będą mogli uczestniczyć w festiwalu kameralistyki imienia księżnej Daisy i myślę, że tutaj też będzie można czuć ogromną satysfakcję, piękne utwory w najlepszym wykonaniu, do tego jeszcze przedstawienia teatralne pod kierunkiem Zbigniewa Zamachowskiego i Beaty Fudalej. Także myślę, że to jest świetna propozycja na wieczory w zbliżającym się tygodniu. Był to przegląd najciekawszych informacji ostatniego tygodnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w poniedziałkowym serwisie informacyjnym o godzinie 17.15. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl.
Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.